Gmina Gostycyn, która leży w południowo-zachodniej części Borów Tucholskich, w ostatnich latach postawiła na intensywny rozwój infrastruktury sportowej. Nie brakuje tu również inwestycji w zakresie edukacji, gospodarki czy też opieki medycznej. Od niedawna mieszkańcy Gostycyna i okolic mogą korzystać z nowoczesnej przychodni zdrowia. W nowo otwartym ośrodku, który kosztował ponad 2,5 miliona złotych, działa poradnia ogólna. Oprócz tego otwarto poradnię dla kobiet, a także oddzielną przychodnię dziecięcą. Funkcjonuje także rehabilitacja. Chorzy mogą korzystać z profesjonalnych urządzeń i fachowej porady. Pacjenci Gostycyńskiego Ośrodka Zdrowia teraz na wizyty lekarskie nie muszą czekać w długich kolejkach. Można się tutaj zarejestrować kilka dni wcześniej na konkretną godzinę. Pozwala na to elektroniczny system rejestracji, który będzie również zawierał historię choroby pacjenta, listę leków, skierowania i zaświadczenia lekarskie. Samorząd od dłuższego czasu zastanawiał się nad polepszeniem świadczenia usług medycznych. Po opracowaniu szczegółowego planu zatwierdzono projekt budowy nowej przychodni, która do niedawna mieściła się w niewielkim budynku. Przy realizacji tego zadania gmina skorzystała z tak zwanego bankowego wykupu wierzytelności, który umożliwi korzystne rozliczanie kosztów tej inwestycji. W gminie Gostycyn powstał także zespół ratownictwa medycznego, który dyżuruje przez całą dobę. Zespół ma do dyspozycji karetkę wyposażoną w nowoczesny sprzęt służący do ratowania ludzkiego życia. Gmina Gostycyn stawia również na rozwój edukacji, dlatego też placówki oświatowe są systematycznie remontowane, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy. W ostatnim czasie odnowiono przedszkole, zmienił się wystrój sal dla maluchów, wyremontowano także sanitariaty. Gruntowne zmiany dotyczą również zespołu szkół w Gostycynie. W tym roku przyszedł czas na odnowienie szkoły podstawowej w Wielkiej Kloni. Kompleksowo wyremontowano sale lekcyjne, powstały nowe sanitariaty. Szkoła otrzymała także meble i wyposażenie sal lekcyjnych. Zamontowano nowe okna i ocieplono budynek, co znacznie zmieniło elewację placówki. W zakresie edukacji zespół szkół w Gostycynie zrealizował program pod nazwą Borowiacy w Teatrze Życia. Projekt umożliwił uczniom m.in. dodatkowe zajęcia z języków obcych. Odbyły się ćwiczenia teatralne i logopedyczne. Wszystkie szkoły w gminie w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła wzbogaciły się w bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne. Tak zwane zestawy konstrukcyjne i megaklocki mają pomóc w aktywnej nauce, zabawie i sprawności fizycznej. Program ma przygotować szkoły do przyjęcia najmłodszych uczniów. Zapadła już decyzja o budowie tzw. astrobazy. Przyszkolne obserwatorium astronomiczne powstanie w sąsiedztwie zespołu szkół w Gostycynie. Budynek w kształcie koła będzie miał średnicę 9 metrów. W obiekcie znajdą się stanowiska komputerowe i pomieszczenia z zainstalowanym teleskopem. W przyszłości w Gostycynie zostanie również zbudowana kręgielnia. Warto powiedzieć, że w sołectwie Pruszcz powstanie nowoczesne boisko Orlik 2012. Jego budowa rozpocznie się w czasie tych wakacji. Wszystko będzie gotowe już we wrześniu tego roku. W zakresie edukacji dzieci i młodzieży spore zmiany dotyczą świetlic wiejskich. W 5 sołectwach gminy Gostycyn przeprowadzono remonty tych obiektów. Wszystko kosztowało 600 tysięcy złotych. Dofinansowanie na to zadanie pozyskano z programu rozwoju obszarów wiejskich. W wyremontowanych pomieszczeniach odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ze świetlic korzystają także dorośli. W Wielkiej Kloni gruntowny remont Wiejskiego Domu Kultury objął salę widowiskową, pomieszczenia i korytarze.
Na zewnątrz zbudowano boiska do siatkówki wraz z terenem rekreacyjnym. W pobliżu powstał także nowoczesny, drewniany plac zabaw dla dzieci. Podobne prace związane z wymianą okien, drzwi i podłóg zostały wykonane także w Pruszczu. Zmienił się wygląd świetlicy w Bagienicy. Odnowione sale mają także mieszkańcy Małej Kloni. Do świetlic kupiono również nowe meble i zabawki edukacyjne. Widać to w sołectwie Łyskowo. Jego mieszkańcy oprócz odnowionych pomieszczeń cieszą się z zakupu samochodu dla strażaków ochotników. Chociaż sprzęt jest używany, to zastąpił on wysłużony wóz gaśniczy. Teraz jednostka lepiej przygotowana jest do pomocy mieszkańcom w razie pożarów czy wypadków drogowych. W 2009 roku udało się przebudować odcinek drogi z kamienicy do łowieckiego ośrodka hodowlanego. Na wierzchnię ułożono zmieszanki asfaltowej, poszerzono jezdnie i założono bariery ochronne. W Wielkiej Kloni przebudowano chodniki i ułożono kanalizację deszczową. W zakresie dróg w tym roku planowana jest także budowa ulic na osiedlu sportowym w Kostycynie. Pieszojezdnie o szerokości 5 metrów zostaną wykonane z kostki betonowej. Wszystko będzie kosztowało ponad 1 000 000 zł. Pieniądze na ten cel pozyskano z Unii Europejskiej. Zmiany nawierzchni przewidziane są również w Wielkim Mędromierzu. Ulica w centrum wsi zostanie zmodernizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ubiegłym roku gmina Gostycyn wspierała także działania proekologiczne w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wsparcie finansowe otrzymało 7 gospodarstw. Jeśli mowa o ekologii, warto wspomnieć o zagospodarowaniu zbiornika wodnego w Wielkim Mędromierzu. Został on oczyszczony i pogłębiony, a teren wokół stawu zyskał nowe chodniki, ławki i kosze na śmieci. Przypomnijmy, że ta miejscowość ma charakter wioski miodowej, dlatego też na skwerze ustawiono drewniane ule. Rzeźby zostały wykonane z lipowego drewna. Latem 2009 roku na osiedlu leśnym w Pile przeprowadzono drugi etap badań geologicznych. Prace miały wykazać, czy istniejąca przed laty kopalnia węgla brunatnego stanowi zagrożenie dla mieszkańców tego terenu. Wierdzenia na podstawie specjalnie opracowanej mapy odbyły się na głębokości ponad 20 metrów. Dzięki temu Główny Instytut Górnictwa w Katowicach mógł wydać dokumentację geologiczną. Na jej podstawie można stwierdzić, że stopień zagrożenia deformacjami powierzchni osiedla jest znikomy. Gmina na odwierty geologiczne przekazała prawie 130 tysięcy złotych. A teraz o najbliższych planach. Jest szansa na nowe miejsca pracy w Gostycynie. Niemiecki inwestor chce stworzyć w gminie fabrykę czekolady. Budowę firmy zaplanowano na obszarach po magazynach gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gostycynie przy ulicy Dworcowej. Jest już gotowy projekt nowoczesnych hal. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja ruszy jeszcze w 2010 roku.
Obecnie w okolicach Gostycyna trwają prace badawcze dotyczące budowy tzw. platformy wiatrakowej. Wszystko wskazuje na to, że gmina jest idealnym miejscem na instalację takich urządzeń energetycznych. Jeśli dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia, to z pewnością zarobią mieszkańcy, którzy wydzierżawią tereny pod elektrownię wiatrową. Powołanie lokalnej grupy rybackiej Borowiacka Rybka daje ogromne możliwości pozyskania pieniędzy unijnych na ciekawe przedsięwzięcia. Lokalna grupa rybacka objęła obszar 5 gmin – Cekcyna, Gostycyna, Świekatowa, Lubiela i Śliwic. Koordynatorem i pomysłodawcą wszystkich działań jest gmina Gostycyn. Grupa będzie mogła wspierać przede wszystkim lokalny sektor rybactwa śródlądowego oraz dotować rozwój miejscowości położonych blisko jezior, a także wspierać rozwój agroturystyki na tym obszarze. Samorząd w swojej ofercie nie zapomina także o potencjalnych przedsiębiorcach, dla których przygotowano tereny inwestycyjne w sąsiedztwie Gostycyna. Wszyscy, którzy zdecydują o rozwoju swojej firmy w gminie, mogą liczyć na preferencyjne warunki gospodarcze. Znalazł się już pierwszy inwestor. Trwają prace związane z budową przetwórni ryb w kamienicy. Ofertą inwestycyjną są zainteresowani kolejni przedsiębiorcy. Urząd Gminy otrzymał z funduszy unijnych środki finansowe, dzięki którym od 1 stycznia 2011 roku wdroży system ISO 9001. System pozwoli na sprawniejszą i profesjonalną obsługę klienta. Obecnie w urzędzie realizowany jest program, który ma na celu przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania wspólnej metody oceny, zwanej w skrócie CAF, w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą.